Dzisiejsze zdobienie to kolejna odsłona nieśmiertelnych marmurków. Zaczynam od nałożenia bardzo cienkiej warstwy wybranego koloru, którą utwardzam. Następnie nakładam kolejną, równie cienką warstwę, której nie utwardzam, ponieważ na niej będę nanosiła na mokro kolory, które będą tworzyły marmurek. Zaczynam od bieli, którą delikatnie łączę z poprzednio nałożonym kolorem. Przechodzę do koloru ciemniejszego, który również mieszam z bazą, a na końcu nakładam kolor, który będzie kontrastował z całością. Całość utwardzam w lampie i powtarzam czynności tak długo, aż efekt będzie mi się podobał. W moim przypadku to ostatnia warstwa nakładanego lakieru, dlatego zmieniam pędzelek na bardziej precyzyjny i nakładam kolory w bardziej określony sposób, już ich tak nie rozmazuję z kolorem bazowym. Zwróćcie uwagę na ruchy pędzelka, nie są one zbyt proste, raczej chaotyczne i nie potrzebujecie do tego zdobienia absolutnie wprawnej ręki. Gdy wzór już mi się podoba, utwardzam całość w lampie, a następnie zabezpieczam zdobienie topem, na który nakładam cyrkonię oraz bulion. Po krótkiej walce z cyrkoniami i bulionem utwardzam całość w lampie. Tak prezentuje się gotowe zdobienie. Koniecznie dajcie mi znać, co o nim sądzicie i czy mam nadal nagrywać filmiki z głosem. Pozdrawiam!